Arkanga, beyond crypto. Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, 16 kwietnia. Imienno wchodzą Bernadetta, Cycylian, Herzjusz, Erwina, Lambert, Leonid, Patrycy, Renata oraz Urban. Mamy również Dzień Supera. Pogoda w naszym biurze w Londynie to 9 stopni i częściowe zachmurzenie w Gdańsku. Silny 24 stopnie Celsjusza, a w Dubaju 22 stopnie i tajfun. Cena KNG na teraz to 1,96 centów. Cena Bitcoina to 63 229 dolarów. Obecny numer bloku to Bitcoin oczywiście, 839447, do halvingu pozostało 553 bloki, czyli około 3 dni i 16 godzin. Ja nazywam się Kamil Żynda, razem ze mną jest dziś Łukasz Wejdra. Witam cię serdecznie Kamilu. Witam cię również Łukasz, a to jest 197 odcinek kwadranca z Kangą. Dajcie nam znać jak nas słychać, jak nas widać, ważne żebyśmy się widzieli i słyszeli. No i teraz Łukaszu, w związku z tym, że tutaj przyjechałeś do nas z dalekiego Śląska, to pytanie do ciebie. Co mówi Ślązak do żony, gdy szuka maku? Kurczę, ja nie jestem Ślązakiem, no, ale, żyłeś <gryw> ale nie mam ten... pojęcia. Kajmak. <gryw> to ma sens, no. to zdecydowanie ma sens. No to Łukaszu, no widzimy co się dzieje na rynku, krew się leje z różnych powodów. No i tutaj powiedz, jak według ciebie, co się wydarzy w przyszłości, jako że tutaj jesteś fanem analizy technicznej, mazaków, rysunków i... Innych formacji. Do analizy technicznej z pewnością przejdziemy później, ale warto jednak podkreślić, jaka jest geneza zdarzeń, co tutaj się w ogóle wydarzyło na rynku, bo warto przypomnieć piątek. Piątek, czyli Wall Street Journal ogłosiło dosyć ciekawe pismo, które ogłosiło, że w ciągu najbliższych 48 godzin może Iran przeprowadzić atak na Izrael. No i na rynkach zawrzało. Zawrzało na rynkach tradycyjnych. Indeks SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, stracił na wartości około 1,5%. Na Bitcoinie był flash crash, czyli minus 4%, na altcoinach, ojej, tam zawrzało dużo bardziej. Niektóre altcoiny poszybowały, a w zasadzie zanurkowały 20%. No, było ciężko, było ciężko. Natomiast nic się teoretycznie wielkiego nie wydarzyło, przynajmniej w kolejnych godzinach. Skutkowało to tym, że sobota była dosyć spokojna. O poranku mieliśmy względną stagnację na rynkach kryptowalutowych, natomiast wieczorem pojawiała się z kolei informacja w sobotę, że Teheran jednak zdecydował się na odpalenie dronów, około 300, plus do tego rakiet w kierunku Izraela. No i spowodowało to zachwianie rynkami. W tym wypadku już nie rynkami tradycyjnymi, a jedynie rynkami kryptowalutowymi. Tutaj mam nawet swoją teorię, że Teheran celowo zrobił to właśnie weekend, właśnie po to, żeby nie zachwiać się rynkami tradycyjnymi. No, rynki tradycyjne to, są zamknięte w weekend. Otóż to, dokładnie. I przede wszystkim rynkami ropy, bo pamiętajmy, że Iran, Irak, Arabia Saudyjska, Kuwait, Zjednoczone Emiraty Arabskie to są eksporterzy ropy naftowej. W związku z czym tam akurat w momencie, kiedy by zawrzało, ceny na globalnych, na światowych rynkach w zasadzie paliw znacząco by podskoczyły. Do tego akurat nie doszło. Co ciekawe, w ogóle następnego dnia Iran powiedział, że cały ten atak to już tyle, więcej nie mamy zamiaru robić. Jeszcze dla wyjaśnienia warto dodać, że atak został przeprowadzony w odpowiedzi na atak na Izraela, z kolei na placówkę dyplomatyczną gdzie to było dokładnie? Chyba w Syrii. Syrii Tomaszku, w Syrii, w tak, Damaszku, tak, dokładnie tak, 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 dokładnie. No i powiedział Teheran przynajmniej, że w takiej sytuacji, jeżeli, jeżeli oczywiście Izrael dokona jakiegokolwiek odwetu, to Iran z kolei również szybko odpowie. Teoretycznie rynki się uspokoiły, poniedziałek był względnie spokojny na rynkach tradycyjnych, poniedziałek, czyli wczoraj, Natomiast jak wiemy, wczoraj wieczorem było zgromadzenie w Izraelu, które podobno zdecydowało, że jednak na atak Iranu chcą odpowiedzieć, w związku z czym znowu robi się czerwono. Znowu no robi się czerwono. No i dobrze, no to teraz zastanówmy się nad tym, co według ciebie stanie się z Bitcoinem w najbliższych dniach. No bo tutaj jakaś formacja nam się zarysowała. Teoretycznie niektórzy podkreślają, że mamy tutaj formację jajkofa, like aczkolwiek do analizy technicznej przejdziemy pod koniec naszego materiału. Także zachęcam do tego, żebyście dawali lajki, bo jeżeli uzyskamy dużo lajków, to będzie, to będzie analiza techniczna. Wejdzie też coś więcej. Myślę tutaj o analizie on-chain, którą mam dla was specjalnie przygotowaną, o której już mówiliśmy zresztą w minionym tygodniu. Natomiast to, co się dzieje na rynku kryptowalutowym, no to jak wiemy spadki. Jest czerwono, Bitcoin nurkuje, Bitcoin no, spadł już około 20% do swojego ATH. Możemy to dokładnie mm. sprawdzić, ale gdzieś tak w tych okolicach oscyluje. Eee, kryptowaluty typu altcoiny w zasadzie eee, no, zanorkowały nawet powyżej 40% łącznie, więc to jest naprawdę bardzo duży spadek, ale jest jedna kryptowaluta, która zaliczyła wzrosty i to dynamiczne bardzo. Właśnie w sobotę wieczorem, wiesz która? Nie. Pax Gold. O, no Pax, tak, Gold. No. Pax Gold oczywiście wyjaśnia czym jest Pax Gold, bo być może nasi obserwujący nie do końca wiedzą. Pax, czyli w zasadzie Paxos to jest emitent amerykański stablecoinów. On ma swojego stablecoina Pax USD, zabezpieczonego oczywiście dolarem w tym wypadku. On był także emitentem BOOST, czyli Binance USD, który w zasadzie z rynku już niemal całkowicie zniknął. Natomiast Pax ma też takiego ciekawego stablecoina, który jest zabezpieczony złotem złotem czyli kruszcem w tym wypadku. A jak wiemy, w sytuacjach kiedy na świecie pojawia się ryzyko wojny, towary deficytowe zyskują na wartości. Mam tutaj nawet ze sobą pewien wykres, postaram się go w tym momencie udostępnić. To jest wykres właśnie Pax Gold. Jeżeli dacie mi sekundkę to zobaczycie, co się na nim wydarzyło. Wydarzyło się coś naprawdę spektakularnego. Powiedz mi Kamilu, czy widać mój widać widać świetnie. Tutaj Mamy sobotę. Sobota na wykresie Pax Gold to jest wzrost o 4,2%. Wydawałoby się niewiele, aczkolwiek spójrzmy na ten knot i na całkowity wzrost w ciągu dnia. To jest wzrost wynoszący 34%. Pax Gold, jeszcze dla uściślenia, on się odnosi jednostkowo do jednej uncji złota, więc w tym wypadku uncja złota w szczycie wartości Pax Gold sobotnim wynosiła ponad 3150 dolarów. No to jest cena, jaka na złocie, mimo że złoto zyskuje, oczywiście, absolutnie nie jest widoczna. No i siłą rzeczy nastąpiła później silna sprzedaż, bo ta korelacja wyszła. Depek. Depek ze złotem. Tak, tak, No ale wiesz, to ogólnie rozumiem powody, dla których ludzie kupują złoto w trudnych czasach, no ale z drugiej strony, jeżeli patrzę na takiego pak który no, jest ze złotem to ma tyle wspólnego, że jest nominowany do złota, tak. ale de facto nie kupujesz żadnego złota, tylko kupujesz ekspozycję na to złoto. Mhm. Praktycznie po co ludzie to kupują? No dokładnie. Chyba Paks... tylko, tylko dla spekulacji, no podejrzewam. W tym wypadku na pewno wystąpiła spekulacja, nawet FOMO bym powiedział, ponieważ no, cena wystrzeliła tak kuriozalnie, spodziewać można się było oczywiście w poniedziałek, no że cena to szaleństwo. Jak... To jest szaleństwo, ale miejmy też na uwadze, że złota jest najwyżej skapitalizowanym rynkiem na świecie i w rzeczywistości podniesienie ceny złota o 30% w ciągu jednego dnia jest niemal całkowicie niemożliwe. Nie wiem, co by musiało się na świecie wydarzyć, by taka sytuacja mogła mieć miejsce. No tymczasem właśnie to się wydarzyło na rynkach kryptowalutowych, na Pax Gold, na Paxie, który jest w zasadzie zabezpieczony w tym wypadku złotem fizycznym rzekomo. Niemniej depek był tak silny, że na pewno ci, którzy shortowali albo po prostu sprzedawali z tych tysięcy zarobili bardzo dużo. No niektórzy tracą, niektórzy zyskują. No i mamy tutaj taki przykład, nie wiem czy słyszałeś, o takim inwestorze, który grał na dźwigni na Pepe. Słyszałeś o nim? Coś słyszałem, ubiło mi się usza, aczkolwiek no, taki, szczegółów nie znam. Taki gość, który zostawił e, otwartą pozycję na weekend. <grym> Właśnie. Poszedł spać. Myślał przed puściem spać, żeby ją zamknąć, ale jednak myślał, że zrobi to rano. No, mu się nie chciało tego zrobić. No i zostawił na dźwigni milion dolarów na Pepe, Na longa. W momencie, kiedy wszystko spadło i Pepe stracił 20% wartości, no to zamknął mu pozycję no i milion dolarów poszło. Kryptonerd 75 na Twitterze. No wrzucił parę tweetów, które są dość ciężkie do czytania, no bo człowiek od 2017 roku gromadził kapitał, wszystko wrzucił w Pepe i wszystko w ciągu jednego wieczoru poszło. Przypomina się tu trochę sytuacja yy, sprzed kilku lat, no w momencie, kiedy to był 2020 chyba rok, tak, 2020 rok, kiedy no, uderzył w nas COVID. I sytuacja z naszym rodzimym tutaj królem spekulantów Rafałem Zaorskim, kiedy zostawił otwartą pozycję na weekend na ropie i zlikwidował mu wszystkie pozycje. No Myślę, że w tamtym momencie Rafał stracił chyba więcej nawet niż tutaj kryptonert. No, i to, to jest przykład, jeden tak wynikający bardzo prosto, że z Dźwignią nie ma żartów. No. Niektórzy uważają, że łatwo zarobić no bo łatwo zrobić, ale też bardzo łatwo stracić to wszystko. tak? No, jeżeli ktoś gra na dużej dźwigni, no to ta mały ruch w górę, mały ruch w górę, no, jak ktoś szortuje, mały ruch w dół, jak to szlunguje zamyka pozycję i można wszystko bardzo łatwo stracić. Tak jak to powiada Mike Satoshi, mogę tutaj przywołać jego słowa. Kto, gry, kto dźwignią wojuje, nie jak to było. Kto dźwignił, wojuje, A dźwigni dźwigwinie? ginie, nie, nie graj na dźwigni, ty stary pingwinie. <laughs> <laughs> nie polecamy dźwigni, no chyba, że ktoś chce, no, ktoś lubi ryzykować. Dla no, mnie to jest czysta, czysty, czysta, czysty hazard, no bo można patrzeć na to z różnej strony, no ale to w tym momencie, z tym, co się dzieje na rynku no, w dzisiejszych dniach, no to, to, to jest naprawdę e, ruletka, no. Tak, wszelkie biura e, traderskie, w zasadzie, które opierają swoją działalność na scalpingu, zalecają, a w zasadzie wręcz nakazują, nie zostawiamy pozycji otwartych tak, na noc, tak. bo to się bardzo często źle kończy. No i tutaj jeszcze warto przypomnieć, że na dole zawsze w reklamach takich e, firm, które oferują grę na dźwigni, no jest taki disclaimer, że tam 95% osób <słuch> grających na dźwigni traci. Także warto mieć to na uwadze, przestrzegamy przed, no, przed grają na dźwigni, no chyba, że ktoś lubi dużo ryzykować. No, warto bo... się pouczyć przede wszystkim. Zanim rozpocznie się gra na dźwignią, warto rzucić okiem albo poczytać literaturę, popatrzeć na doświadczenia innych kolegów, starszych kolegów, którzy z dźwignią mają więcej wspólnego. Nie tylko tych, którzy publikują na Twitterze, bo tam mam wrażenie, że publikują sami zwycięzcy, tak, a tak, jest ich tak. mniejszość, albo ich pozycje są malutkie, albo zakładają ich naprawdę mnóstwo i po prostu jedno wejdzie. Także Proponujemy akurat, żeby sięgnąć do wiedzy, a wiedzę można pozyskać gdzie? Na Kanga University oczywiście. Tak, oczywiście. Teraz na Kanga University właśnie pojawił się nowy, nowy temat, wczoraj chyba, czy przedwczoraj. Czy blockchain jest bezpieczny? O, bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy. No, blockchain sam w sobie jest bezpieczny. No, myślę, że ludzie, którzy korzystają z blockchaina czasem dają się sprowadzić na manowce. bo też jest tutaj, nie wiem, czy słyszałaś o e, człowieku z Lublina, który sprzedał swoje mieszkanie, zainwestował wszystko pożyczył pieniądze od znajomych, bo omamiły go jakieś firmy, które obiecały mu duże zyski bitcoina, no okazało się to był totalny skam. To był jakiś taki projekt, który dawał zadania do wykonania, jakby ciągnął tego człowieka przez cały proces. No na początku było polajkowanie jakichś profili, social mediów, później jakieś inne rzeczy, zapraszanie znajomych, no i na końcu było wpłaty, jakieś wpłaty, coraz większe wpłaty, coraz większe wpłaty. No już taka kula śnieżna się zrobiła, zaczyna dużo wpłacać, no podejrzewałem, że już nie wiedział, jak się z tego wycofać. No i skończyło się tym, że stracił wszystkie pieniądze, tak, i to było około 400 tysięcy złotych. Także przestrzegamy wszystkich, że w dzisiejszych czasach, teraz jak bitcoin jest na topie, no pewnie zauważyliście, że z każdej strony tutaj pojawiają się mędrcy inwestycyjni, którzy mają u was tym, że wpłacicie dzisiaj, jutro zyskacie 75% zarabia. No to to nie tak nie wygląda. Słuchajcie, trzeba robić właśnie research, wiedzieć, co się robi przede wszystkim. No i tutaj jest taka ważna rzecz, przynajmniej jak ja wchodziłem do świata kryptowalut, no to był. Główną zasadą było taką, żeby inwestować to, co można stracić. Tak. To jest tak, zasada, która do tej pory obowiązuje. Tak. Zalecam, aby się jej trzymać. Tak. No a powiedz mi, Łukaszu, bo teraz słyszałem, że na Hongkongu ETF-y będą dostępne na bitcoinie. Jak myślisz, jak to może wpłynąć? Na cały rynek kryptowalut, no bo już mamy tu ETF-y, które amerykańskie się zadomowiły też mocno. Myślę, że te wzrosty, które ostatnio się pojawiły, ostatnio się pojawiły. Na ostatnie miesiące tych wzrostów, no to wszystko praktycznie jest spowodowane ETF-ami amerykańskimi. No a co myśli się wydarzy teraz, jak te ETF-y hongkongskie, hongkonskie? -ho hong czy z Hongkongu? Stało się faktem, no i teraz będziemy mieli je na talerzu, no i Chińczycy będą mogli inwestować, co będzie dalej się wydarzyć? To jest bardzo ciekawy case i wbrew pozorom wcale taki oczywisty, bo e, tak, wczoraj w zasadzie e, SFC, czyli taki odpowiednik SEC, tylko właśnie z Hongkongu zatwierdził trzy etf -y na Bitcoina i także na Ethereum. To ciekawe. E, te ETF-y pochodzą od e, zaraz podpowiem tutaj od kogo emitentami tych ETF-ów są Bosera, China AMC i Harvest. No, i wydaje się, że to jest bardzo byczyniusno, i zasadniczo w dłuższej perspektywie, jak najbardziej. Natomiast y no, w zasadzie porównałem sobie gospodarki, żeby tak jakby odnieść się do tego, jak duży może być, mieć to wpływ na rynek kryptowalut. Porównałem sobie gospodarki amerykańską, na której etf -y zostały uruchomione w styczniu bieżącego roku, z Chinami, które są tak naprawdę drugą największą gospodarką. PKB nominalne w USA wynosi 28 bilionów dolarów, przewidywane na 2024 rok, dodam, bo to nie jest rzeczywiste z zeszłego roku, tylko to jest prognoza tegoroczna. Natomiast PKB nominalne dla Chin przewidywane na bieżący rok to 18,6 bilionów dolarów. Druga największa gospodarka na świecie. Potężny kapitał. Jeżeli część tego kapitału wpłynęłaby do ETF-ów, mamy turbo byczego newsa. To może znieść ceny kryptowalut naprawdę do kosmicznych wartości, w szczególności właśnie Bitcoina i Ethereum. Czy tak jednak będzie? No, pojawiają się pewne sceptyczne głosy i jednym z takich sceptycznych głosów jest Eric Balchunas, analityk Bloomberga, który na swoim Twitterze serdecznie polecam, żeby obserwować tego pana, jest analitykiem ETF dokładnie. Tłumaczę, jak wygląda system etf ów w Hongkongu i Hongkong to tak naprawdę tylko 50 miliardów dolarów zamkniętych w ETF-ach, w związku z czym nie jest to wcale aż tak ogromny rynek. Co więcej, ETF-y te są wbrew pozorom trudne dostępne, trudno dostępne dla Chińczyków. Teoretycznie Hongkong jest tutaj bramką na świat dla Chin. Natomiast czy aż taką dużą i otwartą na tyle, aby w tym momencie krypto wystartowało? No nie wiadomo. Warto też zaznaczyć, że te ETF-y mogą być uruchomione dopiero na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni najprawdopodobniej, bo dzisiaj zostały, czy tam wczoraj zostały zasadniczo zatwierdzone. Natomiast procedura otwarcia takich ETF-ów jednak trwa w Hongkongu i spodziewamy się, że będzie to trwało około dwóch tygodni. Tygodni. Może troszkę krócej, ale większość analityków przewiduje właśnie dwa tygodnie. Poza tym, Erik Balchunas, o którym chwilę wcześniej wspomniałem, zaznacza również, że system ETF-ów w Hongkongu jest mało płynny i mało wydajny, więc. Trudno będzie uzyskać błyskawiczny przyrost kapitału. No a poza tym są tam też wysokie opłaty. Wysokie opłaty to znaczy, że do 2% bodajże trzeba zapłacić dodatkowe opłaty za udział po prostu w ETF-ach w tym wypadku. Więc news jest jak najbardziej byczy, jak najbardziej byczy długoterminowo bym powiedział, natomiast krótkoterminowo myślę, że ma niewielki wpływ na rynek. Przynajmniej w tej chwili, ale pamiętajmy też o tym, że to jest krok do przodu, więc jeżeli krok do przodu jeden został wykonany w tym momencie, ETF-y zostały uruchomione w Hongkongu, może być krok kolejny, na przykład uruchomienie kolejnych większych ETF-ów, może być krok jeszcze dalszy, na przykład zmniejszenie opłat, transakt, e, kosztów obsługi w zasadzie tych ETF-ów, tudzież kula śnieżna, czyli uruchomienie kolejnych ETF-ów w kolejnych gospodarkach. Im więcej ich będzie, im będą one łatwiej dostępne, tym też. E, Zyski na rynku kryptowalut powinny wzrastać. Wiesz, tutaj są dwie wątpliwości według mnie. Pierwsza wątpliwość to jest, czy naprawdę gospodarka chińska to jest druga gospodarka na świecie. Mhm. Bo dane, które do nas wpływają z Chin, no to są takie dane, nie wiadomo jak na to patrzeć. Tak? No, kiedyś na kwadransie mieliśmy rozmowę z Łukaszem Żygowskim z kolei na ten temat, gdzie jacyś, tam, jacyś specjaliści ekonomiczni zbadali ilość światła emitowanego przez Chin. W tym momencie. No, bo jak zmierzyć, jeżeli nie masz dostępu do danych bieżących, no to jak sprawdzić mniej więcej, co się dzieje w danym rejonie świata? No to patrzysz, jakie jest natężenie światła, czyli rozwój danych miejsc, danej gospodarki. No, jeżeli mhm. porównamy to, co się dzieje w Chinach i ilość światła emitowanego przez Chiny w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to to są drastyczne różnice, tak? To nie wygląda na to, żeby Chiny były to drugą gospodarką świata. Poza tym, co ciekawe, ostatnio słyszałem taką sytuację, że na potęgę burzy się tam w tym momencie osiedla. Które były niezamieszkane przez nikogo. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Słyszałem o tym, tak. Tak, że oni po prostu napędzali tą gospodarkę tym, że budowali osiedla, puste przez nikogo niezamieszkania, sprzedawali te mieszkania. No i ludzie mieli takie poczucie, że jak mają trzy nieruchomości, to są bogaci, tak? Ale w tym momencie, żeby rozruszyć gospodarkę znowu, bo ona już zaczyna się zapadać, to muszą coś zrobić. No, to muszą wyburzyć te budynki. Mhm. I nie wiem, czy wiesz, ale to jest bardzo ciekawy wniosek, w sumie ciekawy fakt, że oni wyburzyli budynków tyle samo. Jakby mieszkań, ile jest w całej Wielkiej Brytanii do zamieszkania. W samych Chinach. Wyburzyli tyle osiedli. I teraz będą je budować na nowo, żeby rozruszać gospodarkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Chiny są w tym momencie, mają zablokowanego, zablokowane kryptowaluty praktycznie. tak? Tam nie można kopać kryptowalut i obrót kryptowalutami jest zakazany de facto. Mhm, tak. I Hongkong, jako taka autonomiczna część Chin, która jest. Pod kontrolą Chin, jak nie patrzeć, no to jest taka bramka właśnie na to, tak? No ale jeżeli spojrzymy na sam popyt, który może być spowodowany przez te ETF-y, no to ja tu bym nie był takim optymistą. Myślę, że my w świecie zachodnim mamy spojrzenie totalnie inne na kryptowaluty. Tak? Chin, w Chinach jest taki no, za żelazną kurtyną można powiedzieć i oni nie wiem czy te, co są będą chętni do inwestowania w kryptowaluty, zwłaszcza z tego powodu, że są tam zakazane. Także nie wiem w jaki sposób to mogłoby rozruszać, chociaż sam fakt emisji w Hongkongu, no bo tam jest kapitał też zagraniczny, nie można o tym zapominać, no to to jest jakiś plus, tak? I tu myślę, że te dwie zmienne trzeba wziąć pod uwagę w tym momencie. No to na pewno jest bycie sygnałem, bo każdy ETF w każdym miejscu na świecie otwierany no to daje możliwość inwestowania w instytucji i podmiotów, które są mocno regulowane. No ale czy to będzie taki mocny krok do wzrostów? No to nie jestem o tym przekonany. Z informacji, jakie ja posiadam z kolei wynika, że tak, w Chinach możliwość handlu kryptowalutami jest niestety w tym momencie... Mocno ograniczona, tak. wydobycie kryptowalut też jest ograniczone. Natomiast Hongkong troszeczkę różni się prawem od chin kontynentalnych, w związku z czym dlatego one, Hongkong właśnie tutaj jest swego rodzaju bramką na świat dla Chin, dla inwestorów z Chin, więc ten kapitał sądzę, że będzie przepływał. Przynajmniej z tych bogatych rąk bym powiedział, bo te bogate ręce wiedzą, jak. Przetransferować swoje pieniądze w odpowiednie e, krainy na świecie i odpowiednio nimi manewrować. Więc sądzę, że akurat tutaj może być nawet to dosyć bycze, aczkolwiek to, co, o czym wspomniałeś, natomiast e, w kwestii gospodarek e, i wielkości gospodarki chińskiej, no właśnie, opieramy się na takich naszych doświadczeniach na zasadzie takiej, że wszystko kupujemy z Chin, prawda, że PKB w Chinach zazwyczaj jest e, no, kuriozalnie wysokie w porównaniu do wszystkich innych Czyli. gospodarek na świecie. I to nam mówi, że faktycznie gospodarka chińska jest duża. Czy te liczby, które tutaj podałem, są rzeczywiste? No właśnie, trudno powiedzieć, bo Chiny są na tyle zamknięte, że to wszystko jest tylko i wyłącznie prognozą tak. i hipotezą. Także są to, są to różne obliczenia, są to zgromadzenia danych tak naprawdę. Sposoby na wyliczenia, tak jak sam wspomniałeś, są różnorakie. Także liczymy na to oczywiście, że Chiny są dużą gospodarką i że wpłynie ten rynek kryptowalut, aczkolwiek zobaczymy. Czas pokaże. No tu jeszcze wiesz, no, wchodzi w to wszystko, jak spojrzymy na holistycznie na ten rynek kryptowalut i na całą sytuację ekonomiczną na świecie, no to tutaj rzeczy, które się dzieją w ostatnich dniach no też myślę, że mają mocny wpływ na to i będą miały w przyszłości, tak? zwłaszcza, że jak spojrzymy na sytuację geopolityczną taką globalną, no to tutaj ognik zapalnych, które są na świecie jest kilka, tak? W tym momencie no tu już mamy Ukraina, Rosja, mhm. teraz zaczyna się Izrael, Iran, Mamy jeszcze punkt zapalny właśnie Tajwan Chiny. Tak. No i jeszcze Półwysep Koreański. Dokładnie tak. Także tych zdarzeń, które mogą tutaj namieszać jest bardzo dużo. No a tutaj właśnie tak jak Rafałem widzę, że w komentarzu tutaj wspomniał o tym, że Chiny budują, rozwalają budynki, by rozruszać gospodarkę, a lepsze to niż produkcja militarna i równanie z ziemią sąsiedniego kraju. No nie wypa wy wypada się nie zgodzić z tym, co tutaj Rafał sugeruje. No właśnie, i to myślę, że to, co się dzieje w tym momencie, to właśnie jest to, o czym tutaj Rafał powiedział, że my w, w świecie zachodnim, znaczy no my, no świat zachodni, zwłaszcza Ameryka, bogaci się tym, czy próbuje rozruszać gospodarkę, bud bud budując broń, tak, i sprzedając tę broń dalej. I to jest taki motor napędowy gospodarki amerykańskiej, zwłaszcza w ostatnich 100 latach, w sumie, tak. Od czasów II wojny światowej, jak nie patrzeć, no gospodarka amerykańska zawsze była ruszana mocniej w sposób swoich, właśnie budową broni czy zbrojeniem się tego kraju, czy sprzedawaniem tej broni na zachód. I no jak nie patrzeć, no myślę, że niektóre konflikty. Są trochę na rękę Ameryce, tak? Z tym, że no, żeby to się nie wymknęło spod kontroli, bo no tutaj nasza no sytuacja na rynku no, na, nie na rynku no, geopolityczna związana z Ukrainą no, jest taka dość trudna w tym momencie, bo jeżeli na Bliskim Wschodzie sytuacja się zaogni, no to tutaj może być różnie, tak? Myślę, że pivot y, sił przeniesie się właśnie w stronę Bliskiego Wschodu. No a jeżeli zacznie się jeszcze tutaj na dwóch frontach walka amerykańska, gdzie Ameryka będzie wspierać i Ukrainę, i Izrael, no to tu już otwarta droga do tego, żeby Chiny sobie mogły zacząć atakować Tajwan. No, a niewiele osób wie. Znaczy myślę, że to dość, dość dużo osób wie, ale niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że na Tajwanie produkuje się najwięcej półprzewodników na świecie, tak? I jeżeli cokolwiek stanie się z Tajwanem, no to możemy się spodziewać bardzo dużych kryzysów, tak? Nieporównywalnie większych niż to, co się działo w związku z COVID-em. Także, no tutaj sytuacja geopolityczna jest skomplikowana. No, zobaczymy, jak w tym wszystkim się odnajdzie Bitcoin. No złoto w tym momencie w sumie rośnie nawet już patrząc na to właśnie co powiedziałeś o Paxos Gold, no zobaczymy jak to się odniesie do całego rynku kryptowalut, jeżeli Bitcoin ma być traktowany jako taka bezpieczna przystań i cyfrowe złoto, no to, to może być może tu się odnaleźć. Tak? Dokładnie, nawet do tego chciałem się odnieść, bo zadałeś pytanie na samym początku tego programu. Natomiast jeszcze zanim to powiem, to zwrócę uwagę na to, o czym tutaj rozmawiamy. Pamiętajcie moi mili, że Geopolityka to jest system naczyń połączonych. To, o czym tutaj Kamil wspomniał, on zresztą jego konikiem jest w zasadzie geopolityka. Kamil doskonale wie, że to wydarzenie jedno w jednym miejscu na świecie może wpłynąć na szereg zróżnicowanych wydarzeń w różnych miejscach świata. To, że dajmy na to, mamy teraz Amerykę, która teoretycznie bacznym okiem przygląda się Izraelowi, jeżeli Ameryka podejmie tam jakiekolwiek działania, no może to zostać wykorzystane przez, dajmy na to właśnie Chiny, o których wspomniałeś w kontekście Tajwanu. I. W tym momencie Amerykanie będą musieli rozłożyć swoje siły na dwa fronty w zasadzie, a już i tak mają pewien front ukraiński, w którym czynnie może nie biorą udziału, ale jednak go wspierają. W związku z czym na tych konfliktów jest sporo. I tych konfliktów z racji tego, że będzie przybywać, może przybywać jeszcze więcej, właśnie tylko po to, żeby osłabić chociażby Amerykę, czyli najmocniejszą gospodarkę na świecie. A jak wiemy, kandydatów do tego, aby przejąć tron, jest wielu, w szczególności właśnie Chiny. Tak, z tym, że myślę, no, że. Jak spojrzymy na taki, na informacje specjalistów inwestycyjnych, no to to jest w ogóle taki rozstrzał od lewej do prawej. Jedni mówią, że Chiny zdominują świat, drodzy mówią, że Chiny nigdy nie wygrają z dolarem. Ja jestem jednak po tej stronie, że gospodarka. Yy... Stanów Zjednoczonych jest na tyle mocna, mimo tego do druku całego, ale jest przynajmniej jawna. Tak? Mhm. To wszystko widzimy, co tam się dzieje. No Chiny są dla nas, tak jak powiedziałeś, no, zakryte. My po prostu widzimy szczątkowe informacje i myślę, że świat się rozlicza w dolarze. Czy nie ma w tak. ogóle i się nie przestanie rozliczać w dolarze. Nie wyobrażam sobie, że za pięć lat będziemy się rozliczać w złanie, bo to jest nieprawdopodobne. Tak? Gospodarka amerykańska, gospodarka europejska, czy kraje związane w ogóle z, ze światem zachodnim, no to jest większość większość pieniędzy na świecie, tak? I tutaj raczej raczej to się nie zmieni. No te państwa można nazwać taki osi zła w tym mm -hmm. momencie, tak? Czyli Rosja, właśnie Iran, kraj, kraje muzułmańskie, które wspierają Iran, no Chiny w tym momencie tak trochę się dystansują od tego, no ale myślę, że te, nawet gdyby te wszystkie kraje połączyć, to one nie mają w ogóle żadnej konkurencji w stosunku do dolara i do świata zachodniego. To naprawdę. Teraz jeszcze pojawia się takie pytanie, które właśnie zadajesz wcześniej. Jak to jest, że złoto rośnie, a Bitcoin, który jest cyfrowym złotem, no, rośnie? No właśnie. O co, o co chodzi, nie? Wydaje mi się, że odpowiedź jest stosunkowo prosta, aczkolwiek jest to taka moja hipoteza. No, przede wszystkim rynek Bitcoina jest rynkiem stosunkowo młodym, co oznacza, że i zresztą dynamicznym, a dynamiczne rynki bardzo często przyciągają osoby, które z kolei posiadają niewielką wiedzę. I tutaj po raz kolejny odwołujemy się do Kanga University, żeby skorzystać z wiedzy, jaka tam jest zawarta, bo naprawdę jest ona ekspercka i na bardzo wysokim poziomie jest się rzeczy na rynku kryptowalutowym bardzo dużo słabych rąk w sytuacji kiedy pojawia się jakikolwiek kryzys automatycznie pojawiają się spadki spadki no, które potem są odkupywane przez większych graczy, przez większych graczy, o których chętnie powiem w zasadzie w analizie on-chain, natomiast do analizy on-chain przejdziemy, jeżeli zdobędziemy trochę więcej lajków, bo widzę, że obserwuje nas 237 osób w tym momencie, na lajków mamy znacząco mniej, więc jeżeli osiągniemy poziom 150 lajków, to zrobimy analizę techniczną i zrobimy analizę on-chain na ciekawych wskaźnikach. Także zachęcam bardzo serdecznie do tego, aby dawać łapki w górę, bo na sam koniec tego materiału pojawi się coś naprawdę ciekawego. Niemniej jednak w tym momencie już postaram się szerować swój screen, abyście zobaczyli. Mamy 82 łapki już. Nieźle. Idzie w górę. Do 150 tak. już jesteśmy ponad, ponad połowę drogi mamy. Tak. W każdym razie. Szeruję mój screen. Tutaj mam przed sobą wykres BLX. BLX to jest indeks bitcoina, czyli najdłuższy wykres bitcoina, jaki jesteśmy w stanie uzyskać. On sięga historią wykresów w zasadzie takich giełd, które już nie istnieją nawet, w tym łącznie z Gox. I jak tutaj spojrzymy, przytoczę Wam trzy kryzysy. Trzy kryzysy. Pierwszy to jest kryzys pandemiczny. W tym momencie, kiedy widzimy ten wykres, on jest na interwale dobowym. W zasadzie pandemii nawet nie widać. Ona znajduje się tutaj. To były spadki, to były ogromne spadki. Przybliżaj, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to dokładnie tak, wyglądało. Tak, to spadek właśnie ten marzec. 12, 12 marca 2020 tak. roku, spadek na Bitcoinie o niespełna 40%. W zasadzie, biorąc pod uwagę knot, nawet przekroczone zapewne zostało o 40%. To właśnie wtedy, kiedy ten kryzys ropy się pojawił. I To był ten spadek, kiedy To, to był przez, ten wszystko tak, tak. zamiotło wtedy. Pamiętam ten dzień. W zobaczymy, wykres, co się stało, to wziąłem się ze głowy i my. Sprzedaję Bitcoina. <laughs> Świat oszalał. Tak. Dokładnie. Najlepiej, nie? właśnie. Kiedy krew się leje, to sprzedaje Dokładnie. nie A tak. róbcie odwrotnie. Właśnie. Ale nie, zobaczmy, tak. jak szybko zostało to wszystko odbudowane. I tak. chodzi o to, że złoto rośnie w sytuacji, kiedy. W złoto inwestują świadomi inwestorzy. Złoto jest trudno dostępne wyboru pozorom, w związku z czym kapitał tam to są zazwyczaj mądre ręce, bym powiedział. W przypadku rynków kryptowalutowych one stają się coraz mądrzejsze, ale jeszcze pozostają nieco w tyle w tym wypadku. Niemniej jednak, Bitcoin udowodnił, że jest złotem cyfrowym i bardzo szybko odzyskał swoją wartość, po czym Doszło do Hosy. Kolejny kryzys, który wybuchł, to był rok 2022 i początek wojny na Ukrainie. Oczywiście możemy tutaj dywagować, kiedy tak naprawdę wojna się zaczęła, ale najazd ostateczny, ten, o którym mówimy teraz, który aktualnie trwa, miał miejsce bodajże 24 lutego 2022 roku, więc jeszcze troszeczkę przesunę wykres. To było mniej więcej. Tutaj tutaj mamy luty 2022. No, tutaj akurat bitcoin już był w trajektorii spadkowej, w konsolidacji do, kolejnej, do kolejnych spadków. Później upadł FTX. W każdym razie 24, zaznaczmy ten dzień, jest on tutaj. Nawet pojawiły się wzrosty. Już rynek wiedział, już miał wkalkulowane spadki, zachowywał się dosyć zdrowo w tym wypadku. Już inwestorzy w bitcoina zauważali, że jednak jest to aktywo stosunkowo bezpieczne. FTX, FTX oczywiście to zmienił. Niemniej jednak e, znowu mamy wzrosty. I kolejne wzrosty spowodowały co? Że W tym momencie. O, mam. Kryzys bankowy. Kryzys bankowy. Na tym wykresie też widzie, widnieje kryzys bankowy. Znajduje się on dokładnie tutaj, czyli upadki banków w Stanach Zjednoczonych. Tak. Było to Silvergate, był to First Republic Bank i był jeszcze jeden, Silicon Valley. Co to też jest tak. ciekawe, nie? że y, ogólnie jak czy, czytałem na temat tego właśnie kryzysu, o którym tutaj wspomniałeś, to. W tym kryzysie straty banków były większe niż w kryzysie z 2018 roku. No proszę, a, tak. jednak, a jednak, a jednak, wszyscy z, z tego wyszli obronności. Realizować ręką. praktycznie to, za rynkiem na jakiś krótki termin. Nie? I spójrzmy, co tutaj się wydarzyło. To był kryzys bankowy. Te spadki to był kryzys bankowy. Tutaj były upadki banków ostateczne. First Republic Bank bodajże upadł 10 marca. Nie jestem pewien, ale na pewno który z tych banków, może Silvergate to akurat był, upadł dokładnie tego dnia i wyznaczył dokładnie dno. Zobaczmy, jak błyskawiczne i świadome było późniejsze odbicie bitcoina w górę. Te ceny w późniejszym czasie. Już nie zostały absolutnie osiągnięte. Nawet na swoim Twitterze A, pisałem o tym, że analizy technicznej wynikało, że naprawdę to, mimo że mhm. strach był na rynku totalny, to z analizy technicznej wynikało, to był piątek, bodajże jeszcze sprawdzę, tak, piątek. Pisałem wtedy, że jeżeli tak zakończy się rynek, to będzie, jeżeli tak zamknie się rynek dzisiejszego dnia, to naprawdę mhm. będzie to wyglądało bardzo byczo, ale tylko i wyłącznie na wykresie, tylko i wyłącznie mhm. na wykresie i faktycznie pojawiło się błyskawiczne odbicie. A myślisz, że te spadki to nie były spowodowane tym, że banki sprzedawały bitcoina? No bo tutaj, Można spekulować. Tak, tak. Że w tym momencie... Ciężko stwierdzić, bo nie mamy danych na ten temat. No Widać było, że, było, że to siła popytowa była duża, czyli widać tak. było, że chętnych do zakupu było bardzo dużo, a ten spadek był dość gwałtowny. Tak. Czyli ci ludzie, którzy, może otoczenie banków, no nie banki same są w sobie, ale otoczenie banków, no może miały jakąś ekspozycję na bitcoina i po, 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 no w tym momencie próbowały się skapitalizować, żeby jakoś się ratować. No bo odbicie jest tutaj widać, że ta podaż była w tym momencie, nawet jak tak ekstrapolujesz tą linię, tak no, przedłużenia trendową, mhm. no to widzisz, że ten trend nie jest zachwiany w ogóle. On wrócił po miesiącu praktycznie do tego samego poziomu i dalej mierzył w górę, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą spójrzmy na to wybicie, jaka tam narracja się pojawiła. Pewnie wszyscy pamiętamy dokładnie, że Bitcoin jest najlepszym bankiem dla ciebie i to są twoje fundusze, które możesz sobie trzymać niezależnie od jakiegokolwiek banku w tym wypadku. No nie dość, że wzrosty były dynamiczne, to no powiedzmy sobie szczerze, to już było FOMO w tym wypadku. To już było FOMO związane z czym? Z kryzysem. Więc w sytuacji, kiedy pojawia się kryzys, Warto spojrzeć w kierunku Bitcoina, bo to, że w tym momencie mamy spadki, to jest pierwsza reakcja, reakcja bardzo paniczna. Te spadki mogą być bardzo głębokie. W roku 2017 co prawda nie mieliśmy wielkich kryzysów, ale mhm. samych korekt na Bitcoinie rzędu 30 paru do 40% było 7 dokładnie, więc bardzo, bardzo dużo. I wszystkie te korekty były błyskawicznie odkupowane. No zobaczmy, jak to wygląda. No, kuryzalnie po prostu. Tak, no wiesz, 2017 rok to jeszcze dojrzałość bitcoina była bardzo mała wtedy. Praktycznie rynek bitcoina w Polsce jeszcze nie istniał. No to myślę, że to byli wtedy ludzie, którzy byli po prostu fascynatami technologii, były jakieś małe giełdy, ale patrząc na to, co się dzieje w tym momencie z bitcoinem, nawet na polskim rynku, to jest nieporównywalne do tego, co się działo wtedy. Tak? no Ja wszedłem sam w sumie na tej fali FOMO w 2017 roku w grudniu. Już tu zobaczyłem 20 tysięcy, mówię, o, teraz to będzie, teraz wchodzę jak dzik w żołędzie. No i za chwilę, 14, 12, 10. I tak dokupywałem po drodze, i dopóki się odbiło, to musiało minąć trochę czasu. No ale tak jak mówisz, no tutaj, patrząc na wykres, no to można zauważyć, że Bitcoin jest silny, no. Bitcoin ciągle królem. I myślę, zobaczymy, co się zdarzy właśnie w tej hoście, tak? No z tym bardziej, że mamy teraz halving zbliżający się, no. Nie, nie, nie wypada o tym nie wspomnieć. Z tym, że tutaj, dzisiaj też czytałem jakąś tam analizę, że wszyscy mówią, że jakby systematyka wzrostu bitcoina, czy tych cykli została zachwiana przez to, że było ATH przed harmingiem, co się nie zdarzało do tej pory. Mm -hmm. No i co to ty myślisz? Jak to będzie? No bo nagroda z 6,5 bitcoina na 3,25 dwa razy większy koszt wydobycia. Czyli de facto jak jest teraz na 30 tysiącach, koło 30 tysięcy chyba, tak czytałem nawet, że w tym momencie jest, no to mm -hmm. skoczymy już na 60, czyli praktycznie zbliżamy się do tak, do takiego tutaj poziomu, kiedy ta cena jest równoznaczna z kosztem wydobycia. No i tutaj polecam obserwowanie takiego wskaźnika technicznego jak Harris który mówi nam o tym, czy górnicy w danym momencie są w proficie inaczej, czy wydobycie przynosi zyski, czy generuje straty, ponieważ zazwyczaj, kiedy jest niedźwiedzi cross na wskaźniku Harris o którym zresztą wspominałem w minionym kwadransie, nawet możecie sobie go prawdopodobnie zobaczyć, jeżeli dobrze pamiętam. To wtedy pojawiają się znaczące spadki, bo górnicy się odłączają, górnicy wyprzedają bitcoiny, cena spada i w zasadzie czekamy na taki okres, w zasadzie trzy miesiące zazwyczaj po halvingu, jest taki okres konsolidacji, po czym tak naprawdę wywoływane są rzeczywiste wzrosty. Czy tak będzie miało miejsce w tym roku? No zobaczymy, ciężko stwierdzić, bo tak jak wspomniałeś, ATH na bitcoinie przed halvingiem to jest coś, co nigdy w historii się tak. absolutnie nie wydarzyło, niemniej jednak no Popyt jest bardzo wysoki i TF-y są. Już nawet te w Hongkongu. Co prawda, mamy o, co do nich takie mieszane zdanie, pozytywne uczucia jak najbardziej, natomiast mieszane zdanie, czy one wpłyną na rynek tak dynamicznie, jak wpłynęły te e, amerykańskie. Niemniej jednak, e, popyt jest, a podaż spada. W związku z czym. Tak, a ja jeszcze cię to zapytam, bo wiem, że jesteś fanem XRP. XRP Troszeczkę. Jakiś... Nie jestem fanem, ale tak <laughs> zerkam na niego. No, XRP jakiś systemu to był bardzo jednoznacznie kojarzony coin e, z bankami. Tak. No i co się dzieje teraz z Ja Szczerze mówiąc nie śledzę, ale to chyba nie ma jakichś takich mega wzrostów, czyli taki stabilnie się dość zachowuje. No nawet sobie rynek żartuje na poprzednim kwadransie z Tomkiem Widanką, a przy okazji jak już mówimy o poprzednim kwadransie i o Tomku Widance, ja bym bardzo serdecznie chciał Wam podziękować za wsparcie, jakie otrzymałem od Was, to był mój pierwszy kwadrans. Wygląda na to, że wypadłem całkiem fajnie, więc bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Oczywiście wszystkie przeczytałem, były fantastyczne i naprawdę zmotywowaliście mnie do tego, aby ujrzeć mnie tutaj ponownie. Jak tak dalej pójdzie, będę wpadał częściej. Oczywiście, jeżeli ten materiał Wam się podoba, który tutaj prezentujemy. Natomiast XRP, XRP. Yy... Przed półtora tygodnia bodajże uruchomiło własnego stablecoina, no i rynek się śmieje, że po co XRP uruch Ripple uruchomiło stablecoina? Po co Ripple uruchomiło stablecoina, skoro ma XRP, które też jest stablecoinem, tak. prawda? No właśnie. No ale no, rynek się dywersyfikuje pomiędzy stablecoinem. Widać, że jest w tym potencjał, i jest z tego przychód, jest to. Stabilny wzrost każdej spółki, która posiada jakiegokolwiek stablecoina. No, wyłączając oczywiście takie elementy jak Luna, na przykład, czy stablecoiny algorytmiczne. Które... To to tak, właśnie, tak. to są eksperymenty. to są eksperymenty. Także Luna w zasadzie nie była stablecoinem samym w sobie, natomiast na projekcie Luna bazował stablecoin. Także no, on akurat nie wypalił. Czy z tokenem Ripple będzie podobnie? Jeszcze w tym roku ma być wypuszczony. No zobaczymy. On nie będzie akurat tokenem algorytmicznym. Stain Stablecoin nie będzie tokenem algorytmicznym. Zostanie on wypuszczony na Ripple.net, zostanie on wypuszczony na Ethereum. Ma być w pełni zabezpieczony dolarem i obligacjami o krótkim terminie ważności. Ma być podobno. Transparentny. transparentny, czyli no tutaj taki bodziec pstryczek w stronę Tetera, bardzo mocny w tym wypadku. No wiesz, no, Tetrowi można dużo zarzucić, no ale Teter umie zarabiać na tych swoich y zasobach finansowych, które ma, tak? No, y niedawno Teter właśnie głosił, że czwarty kwartał 2023 roku wysile zrobił Teter? Na czysto? Ojej, tam była ogromne kwota, ale nie pamiętam jak 3 miliardy dolarów. Także myślę, że mają trochę środków na pokrycie tego, tak? Na czym? Na stablecoinie, by się wydaje. wiadomo coinie. nie bezpośrednio, ale jednak, tak? Znaczy, nie? Niewiele osób wie, na, na czym te stablecoiny zarabiają. No bo niektórzy sobie zadają pytanie ja też sobie jakiś czas temu zadawałem co ma taki teter, że on emituje takiego USDT? No na czym on zarabia, tak? No i tutaj niewiele osób wie, że taki teter inwestuje w obligacje na przykład, Dokładnie. Tak? w obligacje, w jakieś inne instrumenty finansowe co powoduje też pewne zagrożenia, no bo to nie są aktywa płynne. Jeżeli masz obligacje, one są jakieś terminowe, jeżeli coś się nagłego wydarzy na rynku, no to nie będą mogli tego zlikwidować bez straty. No i ta strata, no i to wszystko trzeba sobie wyliczyć, czy ta strata będzie na tyle duża, że zamiecie, że tak powiem, tego stablecoina, czy nie zamiecie. No Tether myślę, że sobie... Dużo lepiej radzi niż inne stablecoiny w tym momencie. No myślę, że to jest stabilna kryptowaluta. Znaczy krypto, no, stablecoin, tak? No kryptowaluta, mhm. jak nie patrzeć. no Nie wiem, jak inne sobie będą radziły w tym momencie. Wiem, że to dużym, jest dużym zainteresowaniem właśnie ma USDC, mhm. no czyli też Circle. Tak? I no nie, wiem, nie wiem, jakie są wyniki finansowe Circle, ale no Tether 3 miliardy dolarów w jeden kwartał na czysto. Mają już czego dokładać w razie, w razie jakiegoś wypadku, nie? Tak, USDC akurat w tym wypadku jest nieco bardziej ustabilizowane, może nie cenowo, ale tak jakby pod kątem wszelkich audytów. Jest też nieco bardziej uregulowane, w związku z czym wzbudza większe zaufanie. Teoretycznie, aczkolwiek kapitalizacja wskazuje, że to jednak Tether rządzi, a może to też dlatego, że rynki po prostu do Tethera częściej są uruchamiane na giełdach tak. kryptowalutowych niż właśnie do USDC, więc też łatwiej handlować w wypadku do USDT. No, i wiesz, no, obserwowaliśmy w zeszłym roku ataki na OSDT, Pamiętam w sumie, jak siedzieliśmy w biurze, odpowiedzieliśmy tutaj wykresy, widzieliśmy, co się dzieje tam minuta po minucie, jak spada, kurs się waha i tam traci depega. No, ale się wybronił, tak? tak? Wybronił się i trzyma się sztywno, i myślę, że nie zapowiada się, żeby, żeby coś się miało zmienić. Byli tacy, którzy shortowali, być może short. <laughs> Są tacy, którzy od lat mówią, że Tether padnie. No, jak widać, ma się dobrze na razie. No, trzymam kciuki teraz, szczerze mówiąc, bo to jest taki, e, no, w sumie są niezależni. Tak? USDC no, to oni są Circle i to jest bardziej coin bankowy, taki stablecoin, może nie wprost powiązany, ale no, wiele osób mówi, że te powiązania są dość mocne. Tak? E, no zobaczymy, zobaczymy, co się wydarzy. No tutaj wiesz, jeżeli bierzemy pod uwagę, już rozmawiałem o tej geopolityce i tym, co się dzieje na świecie, no to nie wypada wziąć tutaj pod uwagę, chociaż nie wszyscy się zgadzają, że jest globalne ocieplenie. Tak? Czego dowód mamy tutaj zaraz zaprezentujemy, bo nasi tutaj prezesi, czyli Sławek i Łukasz, pojechali do Dubaju podbijać Bliski Wschód. Tak? No, Będą tam na konferencjach. No nie, nie wypada tutaj zaznaczyć, że no, w tym momencie Dubaj jest centrum świata kryptowalutowego w tym tygodniu. Tak? No tam jest setki w tym momencie eventów okolicznych. Jest największa impreza kryptowalutowa na świecie, token 2039 odbywająca się w Dubaju, gdzie chłopaki w sumie będą. No ale tutaj wysłali nam dzisiaj ciekawy filmik. No prosiliśmy, żeby się połączyli z nami na żywo, ale tutaj nie da rady chyba, bo mieli problem nawet z dotarciem na konferencję. No i tutaj może przyślemy parę słów od chłopaków. Już, już tutaj prezentuję. Także oddajemy głos Sławkowi Łukaszowi. Boom, 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 boom! Bam, 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 bam! Moi drodzy, tak właśnie Dubaj przygotowuje się na zbliżający halwik, a tam w oddali widzimy ludzi, którzy zdecydowali się nie zainwestować w Bitcoina. Tak, i teraz już wiecie, dlaczego Lambo ani Ferrari nie jest najlepszym wyborem na Dubaj, tylko coś większego. Ale y, nie tylko y, jesteśmy po to, żeby rozmawiać o Dubaju, o Bitcoinie. Jedziemy w tej chwili na drugą konferencję w tym tygodniu, która nazywa się... Blockchain Show. I tam Łukasz zamierza powiedzieć nam trochę ciekawostek na temat regulacji. Co takiego, Łukasz, zamierzasz mówić tam do tłumu tych ludzi, którzy... Mam nadzieję, że dotrą i my też mamy nadzieję, że tam dotrzemy. No, będziemy rozmawiali na temat tego, jaki labirynt trudności prawniczych przygotował dla nas regulator, czy regulacje w ogóle są potrzebne i kto tak naprawdę za tym wszystkim stoi. O tym będziemy dyskutowali w bardzo zacnym gronie, ale to nie jest nasza pierwsza konferencja. Wczoraj byliśmy na Blockchain Live, który tak. właśnie się dowiedzieliśmy dzisiaj miał drugi dzień, ale został odwołany. No i właśnie, co było na tym Blockchain Live, to Wam opowiemy. Jeżeli myślicie, że ktokolwiek tutaj Przejmuje się przepisami Miki. To jesteście w bardzo dużym błędzie. Dużo Rosjan, dużo e, e, giełd, które nie mają KYC. O tym będziemy mówili pewnie podczas jakiegoś no koment. No i przypominam, że za dwa dni jesteśmy na Token 2049, trzy konferencje jednego tygodnia. Tak, wielkie Kangi, zainteresowanie olbrzymie, wiele e, są robione, więc na pewno wrócimy z wieloma dużymi nowościami. BUM! Co się dzieje w Dubaju? Szczerze powiem, że byłem w tym hotelu z chłopakami. Jak byliśmy dwa lata temu, i to jest przy samej plaży. Także widzimy, że woda się leje jak na rynku krew. Także ciekawe. A przy okazji widzicie doskonale, jak Kanga sobie świetnie radzi, bo w minionym tygodniu byliśmy na Paris Blockchain Week. Chłopaki przywieźli stamtąd kilka dobrych newsów, kilka ciekawych rzeczy, które wzbogacą Kangę i z pewnością. Liczymy przynajmniej na to również wasze portfele. No, dziś są w Dubaju, dziś tych tych eventów mamy trzy, dziś w zasadzie w tym tygodniu. I również liczymy na to, że wiele się wydarzy. Wiele się wydarzy i mam nadzieję, że też przywiozą ciekawe partnerstwa, no i być może. Płynność na naszą giełdę. Tak, no słyszałem parę ciekawych rzeczy, że tutaj e, parę ciekawych kontaktów już przywieźli z Paris Blockchain Week, na którym byli w zeszłym tygodniu. No to też jedna z największych imprez kryptowalutowych na świecie. E, myślę, że tutaj na rynku europejskim jednak naj, jedna z największych. No także trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że tutaj chłopaki pokażą na co ich stać, na właśnie i słuchasz przede wszystkim. Będziemy tam swoje prelekcje. Myślę, tak. że na pewno nie zawiedzie. Tak, Chyba że... dzisiaj. Chyba, Chyba dzisiaj. dzisiaj, tak, tak. tak. No, ja okreś. jeszcze zaglądam w komentarze tutaj i widzę EO Kaprys. Pozdrawiam je bardzo serdecznie. Kasia i Tomek, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu z nami jesteście. Byliście tydzień temu, jesteście także i dziś. Znamy się z z Business Idea, z konferencji, także polecamy bardzo serdecznie w ogóle Kasia i Tomka, A, ponieważ oni sprzedają mydełka owcze, owcze, za które tak, możemy zapłacić Kanga, Kanga Pay. Pay. Tak. Także bardzo serdecznie zachęcamy, jest to biznes rodzimy, polski, ze Szczyrku, jeżeli dobrze pamiętam, albo z bliskich okolic, także tak. i w Kanga Pay możemy tam zapłacić. Ogóle, trochę, trochę miałem taki mindfuck, że w Kasia i Tomek <laughs> to seria <laughs> w telewizji co chodzi. Nie? Z tego też się śmialiśmy podczas konferencji Business tak. Idea. Tutaj ogólnie widzimy, że jeszcze Dolk nas wspomógł, właśnie z komentarzem do tego, co powiedziałem. Nie zamiecie Tetera, bo Teter to nie bank, nie musi sprzedawać obligacji, po prostu zawiesi wymiany na czas nieokreślony. Także ja jestem za tyterem. Tak? Tutaj też tym, że... mamy Radosława, który wspomina o tym, że ATH nie zostało w pełni osiągnięte. To jest bardzo ciekawy case. W zasadzie rozmawialiśmy na ten temat A, z Łukaszem tak, Żeligowskim tak, ciekawe, w 78. Właśnie. No Comment. Także zachęcamy, bo Łukasz też podjął tą dyskusję na ten właśnie temat. Także tutaj jak najbardziej Zgadzamy się. Mówimy tutaj o relacji do dolara. W tym wypadku do dolara akurat tak, ATH jest tak, osiągnięte, tak. natomiast inteksując go inflacją, w tym wypadku, no faktycznie ATH nie było. No zdecydowanie, no bo jeżeli, kiedy ATH ostatnio było? Trzy lata temu, w 2021 roku, tak. chyba w listopadzie. Tak. No to mamy praktycznie dwa i pół roku, tak? No przez te dwa pół roku każdy może zobaczyć, co się stało ze złotówką w sklepach. A no dolar tym bardziej, tak? Bo dolar wtedy był praktycznie chyba po 5 złotych jakoś tak powiem. No szybował, nie wiem czy już wtedy osiągnął, ale, ale było, na pewno już był w trajektorii wysoko. wzrostowej do piątki, no, W tym tak. momencie dolar jakie 4 zł i ostatni weekend pokazują, że tam wachnięcia na rynku były dość znaczne przy zamkniętych wszystkich giełdach. Tak? No Łukaszu, mamy tutaj już widzę 141 Lajków. No to jeszcze dziewięć. Jeszcze dziewięć ma w górę i 142. zrobimy analizę 142. techniczną. Słuchajcie. Jest teraz lepiej. Słuchajcie, wrzucajcie tutaj, usłyszycie, co Łukasz ma do powiedzenia. Łukasz jest tutaj naszym magikiem, ma najlepszą kulę magiczną, którą, w której widzi przyszłość, także jestem bardzo ciekaw, co powie. Także liczymy Jak no widzicie, taki. Kamil jest wielkim zwolennikiem analizy technicznej, bardzo się z tego uwielbiam, cieszę. Uwielbiam, uwielbiam analizę techniczną. Gdy, uruchomimy, tak. gdy uruchomimy kurs na Kanga University, na pewno Kamil kończy go jak Będę pierwszy. pierwszy, tak? Będę pierwszy. Także zobaczymy, co się wydarzy. No to tutaj może powiemy też o tym naszym konkursie, który mamy cotygodniowy. tygodniowy, tak? No, w tym momencie myślę, że niewiele osób przewidziało, albo wręcz nikt nie przewidział, <grybujesz> że nic się w sumie cena poszła w takie rejony, których nikt nie, nie, nie potrafił przewidzieć. No i nie mamy wygranego w tym tygodniu. Niemniej Musiał przyznać, że analizowałem w ogóle, jak wyglądają ceny pod poprzednim kwadransem z Kangą. Mi się okazuje, że jedna osoba tylko przewidziała cenę ciut powyżej 63 tysięcy dolarów, mhm. czyli gdzieś tam ktoś oscylował, natomiast nie trafił, niestety nie trafił. No, przy takiej zmienności nie ma się co dziwić. No, w momencie, kiedy krew się leje, to naprawdę musi być złoty strzał, żeby coś takiego ustrzelić. Tak. No, cena bitcoina w dzisiaj o 9 to było 63 tysięcy dolarów, 63 172 dolary. Kumulacja zeszłego tygodnia, no, kumulacja. No nie. Brak wygranego w tym tygodniu i to, co przychodzi na przyszły tydzień na kumulację, to 61 i 3 KG. Także zachęcamy do, do próbowania no, swoich tutaj pomysłów, jak będzie wyglądała sytuacja bitkowa na przyszłym tygodniu. Przypominam, zasady są takie, że po naszym kwadransie dzisiaj prosimy o to, żeby dodawać komentarz tutaj, który się pojawia w tym momencie w takim formacie, który się pojawia na ekranie. O, nie wierp się. Już się prostuje. Hashtag numer kwadransa przyszły, czyli 198. No i po hashtagu dodajemy cenę bitcoina w formacie pięciocyfrowym. No w tym momencie no, nie spodziewam się, żeby to było sześć cyfr, także prosimy o pięć cyfr. Można dodawać komentarze dzisiaj i jutro do końca dnia, tylko te komentarze będą brane pod uwagę. Nie edytujemy komentarzy, liczy się pierwszy komentarz. No i zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że nagrodą jest jedna dziesiąta łapek w górę z tego tygodnia, tak? Czyli w zeszłym tygodniu mieliśmy 613 łapek w górę na YouTubie. No i to jest jedna dziesiąta z tego 60 jęczyk, 61 i 3 KNG. Także liczymy na to, że w tym tygodniu będzie więcej. Już mamy ponad 150 łapek w górę. Bardzo fajnie. Tak, że także... zaraz czekamy tak. na analizę techniczną. A jeszcze tylko dodamy, że pomylić się można o maksymalnie 25 dolarów. Dokładnie. No, tak, to tak, to jest dosyć. Istotne, pamiętać, tak. tak. I kto będzie najwięcej. 7... Tak, dokładnie. tak. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ. Y... Tutaj wewnętrznie dyskutujemy o tym, jak działają nasze zasięgi, jak działają nasze algorytmy. Widzimy tutaj zaraz za mną, zapewne zauważycie, jest licznik. licznik. Setka subów na tydzień nam podbija. Myślimy, że dużo czy mało? Mało. Mało, może mało. być więcej, prawda? Mało, mało. Przypuszczamy, że algorytmy YouTube'owe obcinają nam zasięgi. W związku z tym sugerujemy, ponieważ nasz konkurs zaczyna się od hashtaga, sądzimy, że YouTube czytaj to jak boty. W związku z tym sugerujemy, będziemy wprowadzać taką zmianę od odcinka dokładnie dwusetnego już na stałe, od teraz tylko Was przyzwyczajamy, że przez ten i najbliższe dwa kolejne odcinki w zasadzie... Zachęcamy Was, abyście przed hashtagiem napisali jakikolwiek komentarz. Może to być taktyczny, może to być też coś ciekawego, co chcecie wnieść do naszego materiału. Napiszcie co chcecie. W każdym razie od 200 odcinka będziemy brali pod uwagę tylko i wyłącznie te, te hasztagi, te e, predykcje cenowe, które poprzedzone będą również komentarzem. Żeby najpierw był komentarz, potem dopiero hashtag, tak, żeby zasięgi nam nie były obcinane. Tak, no i zapraszamy na 200 odcinek z Skangu. Na pewno będzie fajnych kilku gości. Będą ciekawe rzeczy do powiedzenia. Będziemy mieli tutaj pewnie jakieś dodatkowe konkursy. No, mam nadzieję, myślę, że warto będzie tego dnia być z nami. To będzie, o ile się nie mylę, to jest 7 maja. 7 maja, tak. 7 maja. Także zapraszamy wszystkich akurat po majówce. Będzie można wpaść, zobaczyć kilku fajnych gości, osoby, które z nami współpracują. Myślę, że ciekawa opcja. Łukaszu. Czekamy. Czas na analizę, tak? Czas Dobrze. na analizę. Ile mamy lajków? Czy, czy, zostało, czy warunki zostały spełnione? Warunki zostały spełnione. Mamy ponad 160 łapek w górę, także wyjmuj swoją szklaną kulę. Dziękuję Wam jedziemy bardzo. Z koksem. <noise> z koksem, ale jedziemy. No i właśnie tak nam algorytmy obcinają zasięgi. <noise> <noise> Koks do piwnicy, łopatą, panie. <noise> tak, postaram się po raz kolejny zaszerować mój screen. W tym wypadku odniesiemy się w pierwszej kolejności do wykresu e, analizy on-chain i mamy tutaj, czy widać? Kamilu, powiedz mi, czy widać? widać. Jakikolwiek wykres przed nami. Tak, mamy tutaj e, wykres e, adresów z balansem powyżej jednego bitcoina, aczkolwiek nie ten najbardziej mnie interesuje. Niemniej jednak możemy się tutaj przyjrzeć, zmniejszymy sobie troszeczkę skalę, żebyśmy zobaczyli, co się wydarza w ostatnich dniach, gdzie teoretycznie panika jest na rynku. Sprawdźmy, co się dzieje. Czy ta panika jest aż taka rzeczywista? No wyprzedaży jakiejś wielkiej nie widzę. Nawet u osób, które posiadają jednego bitcoina, ciut powyżej jednego bitcoina powiedzmy. Natomiast kto kupuje? No i tutaj warto przyjrzeć się portfelom, które są nieco większe. Nieco większe portfele, czyli na przykład no, znacznie większe w zasadzie, powyżej tysiąca bitcoinów posiadające. Na tym kryzysie, jak widzimy, w tym kryzysie, który być może z czarnym łabędziem, być może nie, tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, na razie jest to tylko spekulacja. Tak naprawdę portfele, które posiadają tysiąc bitcoinów zwyż, cały czas kupują no to oznacza, że silne ręce w ogóle się nie wystraszyły, nie bez powodu są silnymi, silnymi rynkoma i ich zasoby bitcoina w ich portfelach zdecydowanie rosną. Natomiast jak przedstawia się wykres w przypadku 10 tysięcy bitcoinów zwyż, zobaczmy, mam nadzieję, że się wszystko ładnie przełączyło i wszystko widać, zmniejsze skalę, żebyśmy widzieli to jeszcze lepiej, no były wyprzedaże, ale te wyprzedaże, spójrzmy sobie dokładnie, były jeszcze w marcu, były w marcu, w tym momencie jest stagnacja, nawet delikatne wzrosty, więc te zmiany nie są aż takie kuriozalne, więc y, największe portfele są w stagnacji, portfele powyżej tysiąca bitcoinów z kolei dosyć świetnie się trzymają i cały czas dokupują, także mogą to być między innymi również ETF-y. Mogą to być TF. -y. Niemniej jednak w zeszłym materiale, w zeszłym tygodniu wspomniałem, że podzielę się z Wami też pewnym wykresem, który obrazuje, kiedy najlepiej sprzedać. Nie wiem, czy kojarzycie NUPL Net Unrealized Profit Loss. To jest wykres, który na przestrzeni wielu lat pokazywał, kiedy zaświecił się na niebiesko. Tutaj mamy te obszary. Tutaj, tutaj. Tutaj, za każdym razem, kiedy pojawiał się totalna euforia, były to najlepsze momenty sprzedaży. Oczywiście no były to wyznaczone też górki. Nikomu nie zalecam oczywiście polowanie na sam szczyt, nikomu nie zalecam też polowanie na same dołki, niemniej jednak w ich okolicach można sprzedać i właśnie posiłkując się analizą on -chain, można tego dokonać. Zresztą zauważamy też tutaj, że te szczyty stają się coraz niższe. Każdy kolejny wypada coraz niżej i być może spójrzmy na to, tutaj jest kolejny szczyt, który też jest niższy. No, w moim przypadku automatycznie nasuwa mi się hipoteza, czy można tutaj rozrysować jakąś linię trendu. Sprawdźmy zatem, uruchomię tutaj pewne narzędzie do malowania. O, już nawet taką linię wcześniej rozrysowałem i widzimy wyraźnie, że łącząc szczyty wszystkie, dochodzimy do, do pułapu, w którym znajdujemy się dzisiaj i tego tej linii trendu jeszcze nie dosięgnęliśmy. Co to może sugerować? No Może to sugerować to, że jesteśmy w hoście, podobnie jak miała miejsce tutaj, gdzie ten optymizm panował przez bardzo długi czas i w rzeczywistości podbicia cenowe mogą jak najbardziej jeszcze w dłuższej mierze występować. Tyle jeżeli chodzi o analizę on-chain. Przestanę szerować screen, ponieważ chciałbym się teraz przełączyć na inny, czyli na analizę techniczną, czyli tą, którą Kamil uwielbia najbardziej. Tak jest. Tak jest. BLX, wracamy do mojej... Uwielbiam. Z... Uwielbiam, tak. W cudzysłowie. Tak. To, co mamy przed sobą, to jest interwał tygodniowy na wykresie Bitcoina. Zauważam tutaj jedną ciekawą rzecz. Tak sobie to rozłożymy, żeby było widać wszystko, co chcę tutaj zaznaczyć. Spójrzcie na linię poziomą, którą wyznacza w tym momencie mój kursor, i na tą świecę, która znajduje się w tym miejscu. Ostatnia świeca to jest bieżący tydzień. Nie bierzemy jeszcze pod uwagę, bo jeszcze nie został zamknięty, natomiast. Przykładając linię poziomą w tym momencie, zauważamy, że Bitcoin zamknie, na zamknięciu minionego tygodnia przetestował szczyt minionej hossy w relacji oczywiście do dolara, nie indeksowanego inflacją w tym wypadku w żadnym stopniu. Także jeżeli ta świeca, którą dzisiaj obserwujemy, zakończy się knotem, będzie to ponowne potwierdzenie tego szczytu i być może szansa na znaczące odbicie cenowe. Czyli, no cóż, Bitcoin może po raz kolejny okazać się cyfrowym złotem, prawda? I zabezpieczeniem przed wszelkimi kryzysami. Zejdźmy jednak do niższych interwałów i sprawdźmy, co na nich się wyrabia. Schodzimy do naszego trójkąta symetrycznego, o którym rozmawialiśmy w minionym tygodniu. Nie wiem, czy pamiętacie, wspomniałem, że pierwsze, co należy sp sprawdzić, w momencie, kiedy mamy do czynienia z trójkątem symetrycznym, to to, jak wygląda wolumen. No i wraz z tą widanką. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie, bo wiemy, że nas ogląda. Zauważyliśmy, że ten wolumen podczas wybicia. Był zbyt niski. Trójkąty symetryczne mają to do siebie, że są formacjami konsolidacji. W związku z czym, w momencie, kiedy konsolidacja trwa, wolumeny powinny spadać. I jest to okej. Okay. Tutaj wolumeny spadały w trakcie konsolidacji, kiedy zmienność cenowa była coraz niższa. Aż się zapowietrzyłem. Natomiast w momencie wybicia yy, nie mamy podwyższonego wolumenu, co świadczy o tym, że trójkąt ten może zostać unieważniony. No i tak też się stało. Trójkąt został unieważniony. Kreski, które tutaj rozrysowaliśmy, można całkowicie usunąć, bo nie mają one najmniejszej racji bytu. Całkowicie sobie też usuniemy wolumen i przyjrzymy się innym wskaźnikom. Pierwszym, jaki biorę pod uwagę, jest zazwyczaj RSI, czyli siła względna. Oczywiście usunę sobie średnią kroczącą, gdyż akurat w tym wypadku nie jest mi ona do niczego potrzebna. No i widzimy pewien niepokojący sygnał. Na RSI wartość RSI w zasadzie spada poniżej 50, to jest ten poziom na samym środku. No i nawet jest ten poziom testowany od dołu. W związku z czym no, teoretycznie wygląda to, jakby, jakbyśmy mieli mieć kontynuację spadków, przynajmniej w krótszym terminie. W dłuższym terminie, to jak przed chwilą zaznaczyliśmy na wykresie tygodniowym, wygląda to nawet całkiem dobrze, póki co, natomiast w krótszym terminie na wykresie dobowym może jeszcze nieco zachwiać. Sprawdźmy średnie kroczące, o których wspominaliśmy również w minionym tygodniu. Tutaj wzięliśmy pod uwagę 50, żeby wskazać 50, również skasuję te mniejsze średnie kroczące. Czerwoną linię podkreślę, która właśnie 50 wyznacza. Spójrzmy, co tutaj się dzieje. No, dzieje się bardzo źle. Dzieje się bardzo źle, ponieważ nie daj, że 50 średnia krocząca została utracona. Jeszcze w piątek pojawiło się odbicie od niej, więc tutaj był jakiś popyt. Niemniej te informacje, które pojawiły się w sobotę, spowodowały, że 50 została utracona, i mało tego jest testowana w tym momencie od dołu. No, w takich sytuacjach jest to wskaźnik na potencjalną konsolidację, tudzież nawet głębsze spadki w tym wypadku. Natomiast jest jeszcze jeden pozytywny czynnik. Może taki, a jeszcze może zanim przejdę do tego pozytywnego czynnika, to odwołam się do jeszcze, jednej, do jeszcze jednego czynnika. Jeszcze jednym czynnikiem jest tutaj MAGDI. MAGDI, o którym też wspominaliśmy w minionym tygodniu, które potencjalnie dążyło do byczego crossa, niestety go nie osiągnęło. No cóż, trudno. Pozytywnym czynnikiem natomiast jest to, że został wyznaczony gap CMI pomiędzy ceną 64 tysiąca a 67 tysięcy dolarów, co może zwiastować, że będą pewne wzrosty. Pewne wzrosty, ponieważ gapy CMI lubią być wypełniane. Tyle ode mnie. Tak, tak. <laughs> Kawa czy herbata, tak. tak? no to Łukasiu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Wyczerpująca proszę. odpowiedź. Starałem się powiem. jak mogłem. Tak, tutaj Mam w nadzieję, tym momencie mamy. Satysfakcjonowani. To jest ja, jestem jak najbardziej. Mało zrozumiałem. Tak. <laughs> Okej. Okay. Dlatego musisz sięgnąć do Kanga University. Tak jest. Już niebawem, już niebawem lekcje będą na Kanga University tak. dotyczące nic No a w tym momencie mamy tutaj gościa z Dubaju, który no, tutaj dołączy do nas w tym momencie, żeby nam powiedzieć o, o tym, co się wydarzy na Kandze. Witamy cię, Jacku. Dzień dobry, witam. Pozdrowienia z Dubaju z Global Blockchain Show, gdzie w końcu udało nam się dotrzeć po przetrwaniu kataklizmu naturalnego, jakim były ogromne opady deszczu, które zalały praktycznie, spowodowały potop w większej części Dubaju. Dzielnica biznesowa została zamknięta. Taksówki nie jeździły. Komunikacja była totalnie utrudniona, ale udało nam się w końcu dotrzeć, więc przesyłam pozdrowienia. No i spieszę tylko z bardzo dobrą informacją, szczególnie dla osób, które do tokeny KNG na kandze, ponieważ dla nich Dwa wydarzenia specjalnie przygotowane. Pierwsze już dzisiaj, za pół godziny rozpoczyna się AIO Katamoto, czyli specjalnego Mimcoina z takim halvingowym kotem wprost od ekipy TenSetu, wspierany chyba najpotężniejszym konglomeratem marketingowym na rynku krypto, czyli firmą Bluezilla. I to już za pół godziny. Natomiast w piątek mamy Specjalne. A Yoko Kodi to jest świetny projekt gamingowy inkubowany przez no, legendarną ekipę Cidify, która ma rękę, złotą rękę do świetnych projektów. Kokodi też bardzo mała lokacja tylko dla osób, które stejkują KNG. Przypuszczam. Oczywiście, jak coś się nie sprzeda, to godzinę później otwieramy rundę. Kto pierwszy, ten lepszy, ale w spodziewam się, że nasi stajkujący. Skorzystają z okazji, żeby te dwa projekty sobie złapać. A między, między czasie, w środę, Astranowa, właśnie tak z tych klimatów dubajsko-bliskowschodnich, bardzo ciekawy projekt, który ma tutaj wsparcie wielu lokalnych biznesów i agencji rządowych, który tworzy taką platformę gamingową, bardzo dobrą. Astranowa to będzie projekt na Hedere Hashgraph ale u nas na kanze będzie można kupić tokeny na sieci BSC, które potem będą wymieniane na tokeny Hedery, więc jak kogoś interesuje kosycem Hedery Hashgraph, no to jeden z pierwszych projektów gamingowych na tej sieci już u nas w środę, a w międzyczasie dzisiaj Koty z Katamoto, a w piątek Kokodi z Silvify'a, te trzy, a, T3, a Jod... na bogato w tym tygodniu, no ale halving Bitcoina, no więc tak trzeba jest. świętować uroczyście. No to super, Jacku, dziękujemy Ci bardzo. Życzymy powodzenia w Dubaju. Mam nadzieję, że przywiedziecie bardzo dużo ciekawych kontaktów. No i co? Widzimy się po powrocie. Widzimy się po powrocie. Mam nadzieję, że przyjdziemy na ręce nowych, ciekawych dealów dla, dla Kanye. Super, dzięki do zobaczenia. Pozdrawiam. Ale dostaliśmy wyśmienity komentarz, nie wiem czy zauważyłeś. Nie. Najlepszy kwadrans Ever. O, wow. proszę. No. Dziękujemy serdecznie. To Dziękujemy pewnie, bardzo. To, to pewnie przez ten sucher ze Śląska. A, a myślę, że przez analizę techniczną. O, na pewno. No, to będę mam jeszcze jeden wykres, który chętnie się podzielę, jeżeli oczywiście chcecie. Dawaj, chcecie? już godziny jedziemy, oczy... to jeszcze parę Kami. minut na mnie zaszkodzi. Myślę, że to tutaj co wszyscy, z altcoinami, bo przecież wszyscy czekają. Wszyscy zastanawiają się, co z altcoinami. No i właśnie, mamy tutaj wykres. To, to dominacyj... Co z altcoinami? No co z altcoinami? Właśnie odpowiem na takie pytanie, co z altcoinami może się w najbliższym czasie wydarzyć. Mamy tutaj wykres. Dominacji Bitcoina na interwale tygodniowym. I to, co widzimy, to to, że Bitcoin odbija się od pewnego poziomu oporu, e, horyzontalnego poziomu oporu, zaznaczę, bo to jest dosyć istotne, bo one są silniejsze od wszelkich linii trendu, na poziomie 57,2%. E, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pojawia się tutaj druga linia, którą mam akurat wycieniowaną, nieco ją podkreślę, żebyście też zauważyli, że mamy zbieżność pewnych dwóch oporów. Ta linia trendu, którą tutaj obserwowaliśmy wcześniej, Podkreślę jeszcze raz, że to jest interwał tygodniowy, więc nie ma tutaj mowy o żadnym scalpingu i tym podobnych rzeczach. Wskazuje na to, że Bitcoin przez pewien czas poruszał się zgodnie z nią, notorycznie się od niej odbijał, w pewnym momencie spadł i zacząłem testować od dołu. Teraz testują od po raz kolejny, na wyższym poziomie, niemniej w tym samym czasie dociera do e, linii oporu e, horyzontalnego. No, oznacza to, że altcoiny lada chwila. Mogą mieć swój czas. Jeżeli sytuacja geopolityczna, o której wspomnieliśmy na początku tego materiału, uspokoi się, jest duża szansa, że to właśnie altcoiny zyskają nieco bardziej na wartości niż w tym wypadku Bitcoin. No, zobaczymy. No tutaj nasz już wspomniany dzisiaj naczelny spekulant chyba postawił 30 bitcoinów na shorta do końca tygodnia. O On wczoraj postawił od 66 tysięcy na dźwigni chyba 1 do 5, nie jestem pewny. To chyba się spodziewa takiej zapaści, jak, jaka miała miejsce w trakcie paniki covidowej, bym powiedział, Szyk. bo tam też pomalutko, pomalutko i nagle bum. No, jak wiesz, no, historycznie patrząc, zawsze przed halvingiem są spadki. Tak, tylko że ten halwik jest inny. No, dlatego... mamy... A, ale te ATH. Częściej w, części w zasadzie już w dniu halvingu pojawiały się spadki. Tak. Że teoretycznie było takie m, wybicie do góry, delikatny spadek, konsolidacja i spadki w trakcie tak. halvingu. No w tym wypadku mamy zbyt mocne spadki przed halvingiem, aby mógł uwierzyć w to, że będą dynamiczne spadki już w trakcie samego halvingu. Nie wiem, czy rynek nie zrobi psikusa, nie odwróci tej zależności, że właśnie halving to będzie ten news, który będzie kupowany właśnie. No zobaczymy, zobaczymy, czas pokaże, myślę, że przyszły tydzień wyjaśni wszystkich. Także mm -hmm. <laughs> zobaczymy. No a my co? My zapraszamy na No Comment w tą sobotę o godzinie 19, Zapraszamy wszystkich serdecznie na następny kwadrans Kangą, Myślę, że już chłopaki tutaj przyjadą, do nas zdobaje, będą mieli pewnie masę newsów i ciekawych informacji, także myślę, że jak najbardziej warto to usłyszeć i zobaczyć co co zaprezentują, no i ten dwusetny odcinek kwadransa z wbijcie sobie w kalendarz, to już widzę, że Paweł w komentarzach wbił sobie też do, do, do kalendarza, także zapraszamy bardzo serdecznie i tak. prosimy was, jeżeli, jeżeli jeszcze tutaj z nami jesteście oczywiście, żebyście zasubskrybowali, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, daj nam łapkę w górę, jeżeli uważacie, że zasługujemy na to. No i ocenili ten nasz kwadrans od jednego do sześciu. Jeden to najgorszy w waszym życiu, czas spędzony i w ogóle nie wiecie, co macie ze sobą zrobić, a sześć to uwielbiacie nas i, I chcecie, nas chcecie więcej, więcej, chcecie więcej, chcecie więcej. Także liczymy na Wasze głosy, każdy komentarz się liczy. Dajcie nam znać, co myślicie przede wszystkim, tak? No bo bez waszego feedbacku to my tutaj gadamy do siebie. Pamiętajcie, zacznijcie poprzedzać e, wasze predykcje cenowe co do ceny Bitcoina na przyszły tydzień komentarzem. Już wpuśćmy siebie w tą, e, tak. w, te, w ten system zachowań, żebyśmy potem o tym nie zapomnieli, że jeżeli ktoś trafi, to pamiętajmy, będziemy brali pod uwagę od dwustetnego odcinka tylko te komentarze, które będą faktycznie poprzedzone. E, tylko te hasztagi, które będą poprzedzone komentarzem, oczywiście. Tak jest. No to te widzę, że Rado bardzo fajnie powiedział. Pięć, bo zawsze może być lepiej. Zgadzam się, Rado. 100%. Tak, tak. No i krzyki wojenne, Łukasiu. BCK. Bitcoin ciągle królem. E, mimo, że spadki na rynku są, to jednak Bitcoin ze wszystkich kryptowalut trzyma się najlepiej. Chociaż Paxos, no nie wiem, chyba powinienem powiedzieć, Paxos ciągle królem w takim No, zobaczymy. A z mojej strony, Wokik, używaj odważnie kangi i kryptowalut. Zwłaszcza w tym czasie, w którym jesteśmy. Dokładnie tak. Ukaszu, dziękuję Ci ślicznie. Kamilu, dziękuję Ci również. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Hej. Cześć.